podajemy fragmenty przemówienia marszałka. Obywatelki, obywatele, delegaci, bracia i siostry, w imieniu Wojska Polskiego i w swoim własnym witam najserdeczniej Kongres Jedności Ruchu Ludowego. Wojsko Polskie to krew z krwi i kość z kości ludu polskiego. I każde wydarzenie, które przyczynia się do wzmocnienia sił ludu pracującego, do ugruntowania jego zwartości i jedności, witane jest w naszych szeregach z żywą radością. Armia nasza związana najgłębszą więzią braterstwa broni i ideologii z potężną armią radziecką, wiernie i czujnie strzeże pokojowej pracy naszego ludu, jego praw i swobody. Potęga Związku Radzieckiego zadecydowała o klęsce imperializmu hitlerowskiego, a dziś krzyżuje zbrodnicze plany amerykańskich i angielskich poddżegaczy wojennych i ich sługusów w Niemczech Zachodnich. W oparciu o tę socjalistyczną potęgę i otwórczy wysiłek milionowych mas ludu pracującego, miast i wsi, skupionego wokół naszego rządu robotniczo-chłopskiego, z ufnością patrzymy w przyszłość naszego mężnego, pokój i wolność miłującego narodu. Obywatele delegaci, możecie być pewni, że żołnierze polscy, wasi bracia, godnie spełnią swój obowiązek obrony pokoju i wolności narodu polskiego. Niech żyje jedność Ruchu Ludowego i Sojusz Robotniczo-Chłopski. Niech żyje Polska Ludowa i jej prezydent Bolesław Bierut.